Jonathan Dunkel Apokalipsa Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca Wydanie 9 Warszawa 2015 Czyta Jan Tuzin Rozdział 46 Liczba 666 Sekretny symbol starożytnych religii misteryjnych Składał się z trzech liter SSS. Nadawano jej w nich wartość szóstki, zwanej sigmą, a także stigmą. Słowo stigma znaczy w języku greckim znak. Ten znak wypalono na czole lub ręce niewolnikom i wyznawcom niektórych kultów. Przywodzi to na myśl funkcję piętna bestii w czasach końca. Czytamy, że imię bestii można obliczyć, a wynosi ono 666. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. Księga Apokalipsy rozdział 13. Jakie jest znaczenie tej liczby? Szóstka. W starożytnych językach litery miały wartość liczbową. Znaleziska z terenu Pompejów, zakrytych po wybuchu Wezuwiusza, Dowodzą ukrywania imion w starożytności przy pomocy kryptonimów z cyfr. Nie można wykluczyć, że za 666 kryje się nazwa, podobnie jak liczba imienia Jezusa zapisana po grecku ma wartość 888. Niektórzy komentatorzy proroctw sądzą, że za liczbą 666 kryje się łaciński tytuł papieski Vicarius Filii Dei. Posługiwali się nim niektórzy papierze, a także używano go wobec nich. Nie występuje on na tiarze, lecz na mitrze papieskiej. Zgodnie z katolickim źródłem, napis na papieskiej mitrze brzmi Vicarius Filii Dei, co po łacinie znaczy Namiestnik Syna Bożego. Koniec cytatu. Słowo Vicarius jest odpowiednikiem greckiego anti, a więc oznacza kogoś stojącego w miejscu Syna Bożego. Cały zwrot Vicarius Filii oznacza kogoś, kto zajmuje miejsce lub staje w miejscu Syna Bożego. Znaczy więc dokładnie to samo, co greckie Antichristos, czyli Antychryst. Wszystkie symbole w Apokalipsie mają korzenie w Piśmie Świętym, dlatego poszukajmy w nich znaczenia szóstki. Szóstka jest przed siódemką, ale ma zupełnie inny sens. Siódemka to liczba Bożej doskonałości i Bożego odpoczynku. Porównaj Księga Rodzaju, rozdział 2, wers od pierwszego po drugi oraz Księga Wyjścia, rozdział 20, wers 11. Szóstka to liczba człowieka, jak podaje Księga Apokalipsy, rozdział 13, wers 18, gdyż pojawia się w szóstym dniu stworzenia, kiedy Bóg uczynił pierwszego człowieka. Szóstka występuje w kontekście stawiania ludzkich uczynków w miejsce dzieł Boga i uzurpacji miejsca Boga przez człowieka. Pierwszy dopuścił się tego grzechu Kain, który ofiarował owoce swej pracy w miejsce ofiary, wskazującej na Mesjasza. Porównaj Księga Rodzaju rozdział czwarty, wers trzeci. Biblia wymienia sześć imion w jego genealogii Kain, Henoch, Irat, Mechujael, Metuszael, Lamech, co podkreśla odstępczy charakter religijności jego potomków. Porównaj Księga Rodzaju rozdział czwarty. Na szóstce opierał się babiloński system liczenia. Jego pozostałości w naszej kulturze to 360 stopni w kole, 60 minut w godzinie, 60 sekund w minucie. Złoty posąg Nabuchodonozora miał 60 łokci wysokości i 6 łokci szerokości, a księga Daniela wymienia go 6 razy. Apokalipsa mówi 6 razy o czczeniu bestii i jej piętna. Tyleż razy występuje w niej Babilon i nierządnica. Liczba 666 pojawia się po raz pierwszy w Biblii w kontekście wzmianki o dochodach Salomona oraz jego związku z córką Faraona i jego odstępstwie. Porównaj pierwsza księga królewska rozdział 10 oraz rozdział 11. Bluźniercze imiona bestii, której liczba wynosi 666, odsłaniają uzurpację przez nią atrybutów bożych. Fałszywa trójca stworzy na ziemi globalny system polityczno religijny zwany Wielkim Babilonem. Jego nazwa jest aluzją do budowniczych wieży Babel o podobnym zamiarze. W ich słowach sześć razy pojawiają się zaimki my i nas, porównaj księga rodzaju rozdział jedenasty, podobnie jak w pragnieniu wyrażonym przez Lucyfera, by zająć miejsce Boga. Porównaj księga Izajasza, rozdział czternasty. Siódemka i szóstka, tak jak pieczęć Boża i piętno bestii, reprezentują dwa przeciwstawne systemy religijne i dwie grupy ludzi. Pierwszy przypomina postawę Abla, który polegał na Bożym zbawieniu i był posłuszny Jego Słowu. Drugi przywodzi na myśl Kaina, który stawiał na swoje uczynki, ignorując Słowo Boże i uciekając się do przemocy wobec swego brata. Jedni ludzie polegają na Bogu, Przyjmują pieczęć na znak lojalności wobec Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Drudzy polegają na odstępczym systemie religijnym i przyjmują piętno narzucane przez fałszywą trójcę, smoka, bestii z morza i fałszywego proroka. Przyjęcie piętna jest akceptacją autorytetu bestii. Można to uczynić przez przyjęcie imienia lub liczby bestii. Imię w czasach biblijnych oznaczało charakter. Przyjęcie imienia bestii na czoło oznacza świadomą lojalność wobec jej nauk. Przyjęcie jej liczby oznacza kompromis symbolizowany przez przyjęcie piętna na rękę. Otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło, i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Księga Apokalipsy, rozdział 13. Obraz Bestii. System religijno-polityczny czasów końca, zwany obrazem bestii, przyczyni się do wydania dekretu śmierci na tych, którzy nie przyjmą piętna bestii z morza. Moc reprezentowana przez bestię z ziemi, zwana także fałszywym prorokiem, zastraszy ludzi embargiem tak, iż nie będą mogli sprzedawać ani kupować bez piętna bestii, a nawet śmiercią. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział trzynasty, wers od 15 po siedemnasty. Obraz Bestii jest aluzją do posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora. Należało mu oddać cześć, aby okazać lojalność wobec panującego systemu. Porównaj księga Daniela, rozdział trzeci. W Apokalipsie występuje greckie słowo eikon, od którego pochodzi ikona. Można je tłumaczyć jako obraz, posąg czy wizerunek. Obraz Bestii jest odpowiednikiem średniowiecznej Unii Kościoła i Państwa wrócą więc czasy, kiedy kościół narzucał religijne prawa, a władze świeckie je egzekwowały. Pod karą represji nawet śmierci każdy będzie musiał okazać lojalność wobec obrazu bestii. Podobnie było w czasach Nabuchodonozora, który wzniósł złoty posąg i kazał oddać mu pokłon na znak lojalności wobec państwa. Wszyscy to uczynili. Z wyjątkiem trzech hebrajskich młodzieńców, którzy wybrali wierność wobec prawa Bożego, które tego zakazuje. Skazano ich za to na śmierć, ale Bóg ich uratował. W czasach końca niektórzy okażą podobną wierność Bożym przekazaniom. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział 14, wers 12 oraz rozdział 12, wers 17. Obraz bestii powstanie dzięki przymierzu mocy reprezentowanych przez smoka, bestie z morza i fałszywego proroka. Zainicjowane przez nich globalne przymierze polityczno-religijne jest w Apokalipsie nazwane Wielkim Babilonem. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział 17 oraz rozdział 18. W Babilonii religia podszyta spirytyzmem była powiązana z władzą. Do podobnego mezaliansu dojdzie w czasach końca. Pod płaszczykiem pokojowego zjednoczenia narodów i religii skrywa się demoniczna agenda wyniszczenia ludu Bożego. Obraz bestii jest echem czasów, w których Kościół dysponował wpływem na władzę świecką. Taki porządek rzeczy sięga IV wieku naszej ery, kiedy cesarz Teodozjusz, idąc śladami Konstantyna i jego synów, uczynił chrześcijaństwo dominującą religią w Imperium Rzymskim. W 381 roku zakazał pogaństwa i wydał rozkaz, aby pozamykano pogańskie świątynie i szkoły, a także ocenzurowano rozrywkę i zlikwidowano instytucje uznane przez kler za niemoralne. Teodos już II w 435 roku nakazał zniszczenie świątyń pogańskich, a heretykom groził karą śmierci. Cesarze wydali w tym okresie szereg profamilijnych praw. Zakazując uśmiercania noworodków i utrudniając rozwód. Pojawiły się prawa niedzielne. Wiele z tych działań miało podnieść moralność, ale ich rezultatem była rosnąca nietolerancja wobec mniejszości i jej prześladowania. Ludzi uznanych za heretyków karano abanicją, konfiskatą mienia, a nawet śmiercią. Ci, którzy żyli według apostolskich nauk, tak, jak Waldensi czy Chrześcijanie celtyccy, mieli się ukrywać w trudno dostępnych terenach. W podobnym kierunku zmierza dziś prawica religijna w wielu krajach świata. Próbuje chronić rodzinę i dzieci, walcząc z pornografią i aborcją. Niestety, za tymi działaniami idą stricte religijne działania mające skruszyć mur rozdziału kościoła od państwa. Do nich należą m.in. prawa niedzielne. Wprowadzenie religii i modlitwy do szkół państwowych, wieszanie symboli religijnych na ścianach budynków państwowych i utrudnianie dystrybucji publikacji prezentujących poglądy mniejszości. Czesław Miłosz, wybitny polski historyk literatury, poeta i tłumacz Biblii, napisał w artykule przestrzegającym przed postępującą klerykalizacją: Tylko błąd potrzebuje wsparcia rządu. Prawda ostoi się sama. Koniec cytatu. Wielu chrześcijan chce królestwa rządzonego przez Kościół, ale w tym nie ma błogosławieństwa Jezusa, który powiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata. Ewangelia Jana, rozdział 18. Nie przychodzi drogą nakazów religijnych, egzekwowanych przez państwo. Jezus powiedział: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Ewangelia Łukasza, rozdział 17. Przynosi Duch Święty do serca każdego człowieka z osobna. Wbrew pokojowym i pojednawczym gestom ostatnich papieży, stosunek papieństwa do swobód był nieprzychylny. W średniowieczu papieństwo narzucało swoją wolę przy pomocy władzy świeckiej, prześladując opozycję i zachęcając do masowych zbrodni na Albigensach, Waldensach i Hugenotach. Jeszcze w XIX wieku Grzegorz XVI. Potępił rozdział Kościoła od państwa, zaś o wolności sumienia napisał, że jest, cytuję, absurdem i błędnym poglądem, a raczej szaleństwem, aby wolność sumienia miała zostać nadana i stać się udziałem każdego. Koniec cytatu. Papież Leon XIII napisał, że, cytuję. Jest bezprawiem domagać się, bronić, czy nadawać ludziom bezwarunkową wolność myśli, mowy, pióra, czy nabożeństwa. Koniec cytatu. Najbardziej znany katolicki kaznodzieja w Polsce jezuita Piotr Skarga twierdził, że wszelkie zło wypływa z tej cytuję ohydnej przywary, jaką jest tolerancja. Koniec cytatu. Głupstwo powiedział, gdyż to tolerancja i wolność religijna przyczyniła się do złotego wieku, który zgodnie budowali w XVI wiecznej Polsce katolicy, protestanci i Żydzi. Zmienili to jezuici z Hiszpanii, którzy nie dbali o interes polski, lecz watykanu. Ich manipulacje doprowadziły do podziałów, nietolerancji i prześladowania mniejszości. Osiągnęli cel, gdyż władze państwa znalazły się pod wpływem Kościoła Rzymskiego, ale Polska zapłaciła za to utratą niepodległości przez rozbiory. Stosunek protestantów do wolności sumienia nie był dużo lepszy. Luter, a zwłaszcza Kalwin, nie wyzbyli się ducha nietolerancji, kiedy opuścili Kościół Rzymski. Na przykład Michał Serwet w XVI wieku uciekł katolickiej inkwizycji, aby skończyć na stosie w protestanckiej Genewie, nie tylko za Herezję, ale również dlatego, że Unię Kościoła i Państwa uważał za szkodliwą i niebiblijną. Ziemia amerykańska stała się azylem dla prześladowanych dopiero po wprowadzeniu tam rozdziału Kościoła od Państwa pod koniec XVIII wieku. Imigranci, którzy wcześniej szukali tam wolności religijnej, nie byli gotowi, aby ją przyznać innym. Tak głęboko była zakorzeniona papieska nauka, że Kościół ma prawo panowania nad sumieniami ludzi i karania ich za przestępowanie jego nakazów. W kolonialnej Ameryce władze świeckie egzekwowały religijne nakazy Kościołów tak jak w Europie. Przykładem może być prawo niedzielne wprowadzone w stanie Virginia w 1610 roku. Cytuję. Każdy mężczyzna i kobieta mają udać się w niedzielę rano do kościoła, by wysłuchać kazania, zaś po południu pojawić się w kościele na katechezie. Za niedopełnienie tej powinności za pierwszym razem należy skonfiskować zarobek całego nadchodzącego tygodnia. Za powtórne niedopełnienie ukarać chłostą i konfiskatą tygodniowego zarobku. Za trzecie przewinienie należy się kara śmierci. Koniec cytatu. Wielki wpływ na rozwój wolności religijnej w Ameryce miał angielski teolog Roger Williams, zwolennik rozdziału kościoła i państwa, który uważał, że władze świeckie powinny się zająć karaniem przestępców, a nie egzekwowaniem praw religijnych. Williams krytykował nakazy zmuszające ludzi do uczestnictwa w nabożeństwach, co było pogwałceniem wolności sumienia, a rodziło legalizm i obudę. Roger Williams uważał wszystkich ludzi za równych sobie i sprzeciwiał się niewolnictwu, a także kwestionował prawo kolonistów do zabierania ziemi Indianom. Za te poglądy zesłano go na banicję w styczniu 1636 roku. Williams błąkał się po dzikich lasach w śnieżycy i mrozie, gdzie by zginął, gdyby nie pomoc Indian. Pastor Williams nauczył się indiańskich języków i zwyczajów. Stał się rzecznikiem Indian, którzy mu ufali. I nigdy się na nim nie zawiedli. Roger Williams założył niewielki stan Rhode Island, gdzie szanowano wolność religijną. Każdy mógł tam czcić Boga według własnego sumienia. Ten niewielki skrawek ziemi był azylem dla uciskanych i prześladowanych, w tym Żydów, Baptystów i kwakrów. Stan dobrze prosperował, a jego zasada wolności religijnej i cywilnej stała się kamieniem węgielnym dla USA. Poglądy Williamsa wpłynęły na twórców amerykańskiej niepodległości i konstytucji. Pierwsze zdania Deklaracji Niepodległości USA są echem nauczania Williamsa. Cytuję. Uważamy następujące prawdy za oczywiste. Wszyscy ludzie stworzeni są równymi. Stwórca obdarzył ludzi pewnymi nienaruszalnymi prawami. W ich skład wchodzi prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Koniec cytatu podobnie jak karta praw USA, która stwierdza Kongres nie wyda żadnego prawa dotyczącego ustanowienia jakiejkolwiek religii albo zakazania jej swobodnego wyznawania albo ograniczenia wolności mowy czy też prasy. Koniec cytatu. Słowa pastora Williamsa znalazły odbicie w słynnej wypowiedzi prezydenta USA Thomasa Jeffersona o potrzebie muru rozdziału kościoła od państwa. Niestety, zgodnie z proroctami apokalipsy, Mur rozdziału Kościoła od państwa upadnie i religijne prawa znów będą narzucane przez władze świeckie wraz z represjami za ich nieprzestrzeganie. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 13, wers od 14 po 15. Czy prawa niedzielne są możliwe w XXI wieku? Wysiłki idące w tym kierunku są w zaawansowanej fazie. Pracują nad tym od lat papieże, kościoły i organizacje, tak jak amerykańskie Przymierze Dnia Pańskiego. W styczniu 2015 roku wspólny apel o poszanowanie i świętowanie Niedzieli podpisali przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego oraz siedmiu kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Katolickie pismo Catholic Twin Sickerill napisało w kontekście przywrócenia prawa niedzielnego sprzed Konstytucji USA. Cytuję. Wszyscy Amerykanie najlepiej gdyby zwrócili się z petycjami do prezydenta i kongresu o prawo federalne, jeśli trzeba nawet o poprawkę do konstytucji, aby przywrócić niedzielę jako narodowy dzień odpoczynku. Koniec cytatu. Pismo Christianity Today w artykule Prawo Boże dla nowego porządku świata omawia rosnący w siłę protestancki ruch dominacji, który pragnie zaprowadzić Królestwo Boże na ziemi. Jego chrześcijańscy liderzy chcą zdominować struktury socjalne i polityczne, aby wprowadzić starotestamentowe nakazy do prawa cywilnego lub reaktywować prawa religijne, które nie zostały odwołane z kodeksów. Socjolog Sarah Diamond pisze, że ten ruch, cytuję, stał się centralną ideologią jednoczącą prawicę religijną. Koniec cytatu. Wspomniany magazyn podał, że jego zwolennicy chcieliby wprowadzić karę śmierci między innymi za łamanie prawa niedzielnego. Liderzy prawicy religijnej wydają się pobożnymi ludźmi, ale pamiętajmy, że Jezusa skazali pobożni przywódcy religijni. Oskarżyli go o łamanie prawa Bożego, choć łamał jedynie ludzkie tradycje. Szczepan, pierwszy męczennik chrześcijański, został oskarżony o bluźnierstwo przeciwko prawu Bożemu. Apostoła Pawła pomówiono, że namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Porównaj Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 18, wers 13. W czasach końca podobne zarzuty padną przeciwko lojalnym wyznawcom Boga. Czy prześladowania są możliwe w dzisiejszym sekularyzowanym i pluralistycznym społeczeństwie? Istnieją takie precedensy. Jedno z najsurowszych prześladowań w czasach Imperium Rzymskiego spadło na chrześcijan zapanowania Marka Aureliusza, mimo że był stoickim filozofem. Perski król, mimo że sympatyzował z prorokiem Danielem, na skutek intryg kleru musiał go wtrącić do lwiej jamy. Władcy ulegają intrygom, presji i manipulacji. Kto będzie prześladował w czasach końca? tak jak w czasach proroka Daniela, pana Jezusa oraz apostołów, będą to ludzie wierzący. Historia uczy, że najgorsi są ci, którzy prześladują w imię Boga, gdyż potrafią usprawiedliwić swoje podłości służbą Bogu. Niektórzy chrześcijańscy działacze aprobują zabójstwo, na przykład Andrew Burnett, przywódca chrześcijańskiej organizacji antyaborcyjnej Adwokaci Życia, stwierdził Pismo Święte mówi o zastosowaniu prawa śmierci w obronie życia innych. Istnieje więc coś takiego jak usprawiedliwiona zbrodnia. Koniec cytatu. Ilekroć decydujący głos ma religijna większość zamiast konstytucja, prawa mniejszości są zagrożone. Oto dlaczego twórcy konstytucji USA optowali za demokracją konstytucjonalną. Tak długo, jak długo narodem rządzi konstytucja, prawo jest w rękach reprezentantów wybranych w zgodzie z nim. Natomiast, kiedy rządzi większość, częściej dochodzi do zlinczowania mniejszości niż do sprawiedliwości. Obraz bestii powstanie, gdy kościoły uzyskają podobny wpływ na władzę, jaki miało w średniowieczu papiestwo. Oznaką siły ich wpływu będą prawa niedzielne. Duchowni ukażą je jako znak lojalności wobec Boga, którego wprowadzenie rzekomo uśmierzy gniew Boży i położy kres katastrofom. Presja ze strony zmanipulowanych ludzi zmusi władzę do wprowadzenia prawa niedzielnego. Prawa niedzielne. Papiestwo straciło możliwość narzucenia prawa niedzielnego tam, gdzie istnieje faktyczny rozdział Kościoła od państwa musiało dostosować swoją strategię do warunków demokratycznych, aby pozyskać również ludzi sekularnych. Weszło w mezalians ze związkami zawodowymi, aby forsować święcenie niedzieli pod pretekstem ochrony pracowników i ich rodzin. Leon XIII wybrał tę strategię w encyklice Rerum Novarum z 1891 roku, w której apelował, aby władze świeckie zadbały o wolne niedziele i święta dla pracowników. Papież argumentował za święceniem niedzieli przy pomocy przykazania nakazującego święcenie soboty. Cytuję. To stanowi właściwą istotę i cel wypoczynku w dni święte, który Bóg i prawem osobnym w starym przymierzu przykazał. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. I polecił własnym przykładem, bo pełnym znaczenia tajemniczym owym spoczynkiem, któremu się oddał tuż po stworzeniu człowieka. Odpoczął w dzień siódmy od wszelkiego dzieła, które sprawił. Koniec cytatu. W encyklice Stulecie z 1991 roku Jan Paweł II nawiązał do słów Leona IX, apelując o wsparcie władz świeckich dla święcenia niedzieli. Najnowszy katechizm Kościoła katolickiego także zachęca do szukania wsparcia władz świeckich dla prawa niedzielnego. 7 lipca 1998 roku ukazał się List Dies Domini, Dzień Pański, w którym papież apelował, aby chrześcijanie, cytuję, zabiegaliby zapewnić cywilne prawodawstwo nakazujące święcenie niedzieli, stwierdził Jan Paweł II. Przywódcy religijni domagają się od państwa wprowadzenia zakazu pracy w niedzielę pod pozorem ochrony interesów robotników i ich rodzin. 12 grudnia 1996 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę nakazującą, aby państwa członkowskie wspólnoty europejskiej, cytuję: Rozpoznały szczególny charakter niedzieli jako dnia odpoczynku. Koniec cytatu. Kilka lat wcześniej wydawało się to mało prawdopodobne, kiedy renomowane brytyjskie pismo The Economist opublikowało artykuł pod tytułem Nigdy w niedzielę. Czy Unia Europejska byłaby rzeczywiście tak niemądra, żeby zakazać pracy w niedzielę? A w nim takie słowa. Europejska wspólnota próbuje zająć miejsce Boga. Ma zamiar wydać dekret, zgodnie z którym obywatele Unii Europejskiej będą musieli zaprzestać pracy w niedzielę. Niektóre państwa są przeciwne ustawom w takich kwestiach, ale. Nie mogą powstrzymać tego procesu, ponieważ Komisja Europejska wprowadza te kwestie pod szyldem zdrowia i bezpieczeństwa, zaś sprawy zdrowia i bezpieczeństwa są rozstrzygane w Unii większością głosów. Potężna koalicja niemieckich chrześcijańskich demokratów, która pragnie zachować niemiecką niedzielę wolną od aktywności z przyczyn religijnych, oraz niemieckich związków zawodowych, które chcą zapobiec eksploatowaniu swych pracowników. Energicznie wspierają wysiłki na rzecz wolnej od pracy niedzieli. W praktyce wspólnota europejska może niewiele zrobić w tej sprawie, ale sam fakt, że jest bliska wprowadzenia nakazu, jak ludzie mają spędzić niedzielę, dowodzi braku zdrowego rozsądku, kończy The Economist. Znakiem czasu była wizyta w Watykanie protestantów z organizacji Przymierze Dnia Pańskiego. Jej delegaci wręczyli papieżowi w 1986 roku pamiątkową plakietkę z napisem. Przymierze Dnia Pańskiego Stanów Zjednoczonych wyraża swą wdzięczność jego świątobliwości papieżowi Janowi Pawłowi II za wybitne zasługi na rzecz kultu Niedzieli na świecie. Przymierze Dnia Pańskiego powstało z inicjatywy protestantów. Ale obecnie zrzesza Kościół Rzymskokatolicki, prawosławny, luterański, metodystyczny, kościoły baptystyczne, kalwińskie i zielonoświątkowe. Przypomina mi to słowa pewnego katolickiego duchownego, który powiedział: Jeśli szukasz w Biblii potwierdzenia dla święcenia tego dnia, nie znajdziesz go tam. Dobrze jest przypomnieć kalwinom, metodystom, baptystom i innym chrześcijanom, którzy znaleźli się poza matką kościołem. Że Biblia nie wspiera ich nigdzie w sprawie święcenia niedzieli. Adwentyści Dnia Siódmego są jedynymi protestantami, którzy poprawnie rozumieją termin szabat, gdyż jako dzień odpoczynku święcą siódmy dzień tygodnia, a nie pierwszy. Koniec cytatu.